33-latek z nikim poważnym nie boksował i na co go stać, to przekonamy się dopiero za chwilę. Wiemy, że Diaz ma za sobą starty w lidze World Series of Boxing, ale prawdopodobnie z takim agresorem jak Michał Cieślak jeszcze w życiu się nie mierzył. Cieślak, który w listopadzie ubiegłego roku znokautował Tomiego McCarthy'ego, obronił tytuł mistrza Europy i teraz celować będzie już w pojedynek o najwyższą mistrzowską stawkę. My przekonamy się, w jakiej formie jest Michał. Fizycznie wygląda fantastycznie. Za chwilę zobaczymy, jak inne argumenty, te bokserskie, będą funkcjonowały. Tak, mimo tego groźnego rekordu, faworytem i to zdecydowanym tego pojedynku jest oczywiście Michał Cieślak. No ale zobaczymy, co nam w tym pierwszym starciu pokaże pięściarz z Wenezueli. No dla Michała na pewno niezwykle istotna jest ta aktywność, żeby po prostu zbyt długo nie oczekiwać na mistrzowską walkę. Stąd ten pojedynek został również zakontraktowany, by Michał był cały czas w tym pięściarskim gazie. Sam szczerze Michał przyznał, że niewiele wie o Diazie, bo po prostu nie ma specjalnie wielu materiałów na jego temat, ale plan jest po prostu taki, by tę walkę wygrać. O przyszłości Michał nie chce w ogóle rozmawiać. Mówi, że historie mistrzowskie odkładamy na bok, bo na razie w sobotę jest po prostu robota do wykonania. Tak, już Michał sprawdził, czy tam jest sporo miejsca pod prawym łokciem. Po raz drugi już zaczepił tam wątrobę rywala. No i tak jak na razie Diaz głowę broni nieźle, tak faktycznie na korpusie jest sporo miejsca, z którego Cieślak chętnie oczywiście korzysta. Tak naprawdę, jeśli chodzi o nazwiska tych, z którymi walczył Diaz, to są takie dwa bardziej znane. Saniar Tursunow w WSB przegrał z nim wysoko walkę pięciorundową tej półzawodowej lidze i z Julio Castillo trzyrundowa walka w Cochabambie, przegrana też wysoko na punkt. Jeżeli będzie tak przyjmował te ciosy na korpus Diaz, to po prostu pęknie w pewnym momencie. Ładnie zerwał tempo, Cieślak trafił prawym na dół. No i kolejny cios bity na korpus, tym razem pod lewy łokieć. Te wszystkie ciosy bite na korpus wchodzą, więc to jest też sygnał, że można dalej tam bić. Teraz lewy prosty bity na korpus, lewy pod prawy łokieć i tak na razie będzie osłabiał w tej początkowej fazie Diaza Michał Cieślak. Polak dwukrotnie walczył o mistrzostwo świata kategorii junior ciężkiej. Ten drugi pojedynek z Okoli w Anglii, wcześniej w Kinshasie z Makabu. No i czeka teraz na swoją szansę jako mistrz Europy, żeby zawalczyć o mistrzostwo świata. No pierwsza taka odważniejsza akcja na razie w tym pierwszym starciu boksera z Wenezueli. No do tej pory dzielnie znosił uderzenia Michała Cieślaka. Zobaczymy, czy jest tak twardy, czy po prostu w pewnym momencie dojdzie też do tego wszystkiego element kumulacji. Jeżeli chodzi o przyszłość Michała, to ścieżki są dwie. Pytanie, która zostanie wybrana, bo albo eliminator z Peraltą, Argentyńczykiem. Być może można byłoby to zorganizować w Zakopanem. Albo druga ścieżka walki bezpośredniej o Mistrzostwo Świata Federacji WBO, ale dopiero po pojedynku Richarda Ariakpora z panującym czempionem Chrisem Bilamem Smithem. Tak, tak. I zobaczymy, jak to się ułoży, kto ten pojedynek wygra. Czy Ariakpor, czy Chris Bilam Smith. Jeśli chodzi o walkę z Peraltą, no na pewno będą czynione takie starania, ale na razie nic pewnego, jeśli chodzi o walkę z Argentyńczykiem. Ale ja myślę, że Peralta, mimo też bardzo dobrego bilansu, tego faktu, że był dobrym olimpijczykiem, startował na Igrzyskach Olimpijskich, ale absolutnie byłby moim zdaniem osobiście, gdyby ta walka była rozgrywana w Polsce w zasięgu Cieślaka, choć na pewno wygodnym rywalem nie byłby, ale nie jest obdarzony jakimś szczególnie mocnym ciosem, a więc to też jest istotne. Nie ma też potężnego zaplecza promotorskiego, stąd nie byłoby pewnie wielkim problemem ściągnięcie Peralty do Polski. No i dobry lewy prosty Cieślaka na początku drugiego starcia.
Tak, podpowiada Andrzejczyk jak najbardziej słusznie, nie na siłę. Michał, o to właśnie chodzi, bo nokauty najczęściej przychodzą same. A, taki niebezpieczny prawy Dia za jeden, drugi. Zaczyna troszkę się rozkręcać Wenezuelczyk, zatem warto go trzymać właśnie w szachu tym regularnym, mocnym lewym prostym. A jakby troszkę się oswajał z tym wszystkim, co tutaj jest. Teraz nie trafia Cieślak. No, widać, że strzela tym prawym. Niebezpiecznie, na razie niecelnie. No i teraz wreszcie wystrzelił taką bombą na korpus Diaz. Wczoraj Michał Cieślak świętował 35. urodziny, choć słowo świętował oczywiście trzeba wziąć w cudzysłów. Pierwszy raz w karierze było tak, że podczas ceremonii ważenia obchodził urodziny. Tak, Diaz przede wszystkim, jak widzimy, na razie w tej początkowej fazie walki skoncentrowany na defensywie i od czasu do czasu tylko zbiera się do takiego ataku. No tak, przyjmuje 2-3 ataki Michała. Teraz niebezpieczne są takie akcje, bo... Na razie imponuje mi twardość Diaza. Ten prawy przecież, który przyjął w takiej wymianie bezpośredniej, nawet specjalnie nie zareagował na to uderzenie. Lepiej sobie przygotować akcję, a nie pakować się w takie niebezpieczne sytuacje, jakim jest ta akcja prawy na prawy. Tym bardziej, że widać, że dynamicznie bije prawą ręką Diaz. Musi uszczelnić absolutnie defensywę Michał Cieślak. To nie musi być łatwy pojedynek. Już takie pierwsze wnioski możemy wyciągnąć. Sprawdza sędzia Małek, bo jest rozcięcie i to dość głębokie rozcięcie Juana Diaza. I to wygląda na to, że to było po ciosie. No, to jest bardzo niekomfortowa sytuacja, bo krew będzie w tym momencie Diazowi zalewała prawdopodobnie oko. No, teraz dwa ciosy na korpusie rywala umieścił Cieślak. Był prawy hak, lewy hak. Natomiast Diaz nastawia się przede wszystkim na ten prawy sierpowy. I teraz Katman będzie oczywiście pracował. To jest takie niewygodne rozcięcie, bo w zasadzie to jest bardziej powieka niż łuk brwiowy. No ale nie ma się co oszukiwać, dla nas to jest dobra informacja, bo zaczął łapać animusz Diaz w tych swoich akcjach w drugiej rundzie. I kiedy teoretycznie sytuacja troszeczkę się układała z takim dobrym dla niego scenariuszem, no to przyszła ta kontuzja, która będzie dla niego stanowiła teraz duże utrudnienie w tym pojedynku. Second out. Podoba mi się odwaga Diaza, bo on faktycznie bardzo śmiało wchodzi w te wymiany. Tak, zaczął bardzo ostrożnie. Tak jakby chciał się rozeznać w sytuacji, a później poczuł się troszkę pewnie, ale to też taka sytuacja, kiedy rywal się otwiera. Oczywiście od razu stwarzają się sytuacje, które pięściarz tej klasy, co Cieślak, będzie miał okazję wykorzystać zapewne. To też jest ta aura pięściarzy niepokonanych. No Diaz w pewnym sensie wierzy, że jest kuloodporny, że może kopać się z tym pięściarskim koniem, no bo przecież wiemy, jak silnym rywalem jest Michał Cieślak. Ale może za to zapłacić srogi rachunek Diaz. Przy założeniu oczywiście, że Michał będzie uważny i skoncentrowany. No, teraz dobry ten prawy prosty Michała. Czuje dystans. Widzi, co chce rywal zrobić. Teraz zaczął prawym bezpośrednim, zmienił pozycję na odwrotę. Od razu wystrzelił lewym sierpowym Cieślak, trafiając rywala. No ale teraz odpowiedź lewym sierpowym. Też taka energiczna, zdecydowana. To są pojedyncze strzały ze strony Wenezuelczyka. Coraz mocniej krwawi ten rozbity łuk brwiowy.
To jest pokłosie pracy lewą ręką Michała Cieślaka, który znowu otworzył tę kontuzję. Cieślak, który przecież od czasu porażki z Lorenzem Okolim nokautuje każdego kolejnego rywala. Kellinga, Twardowskiego, Bryżona i McCarthy'ego. No i chce tę pasce podtrzymać. No dobry ten długi prawy na korpus Cieślaka. I teraz jeszcze raz. I prawy, i lewy. No to jest takie kruszenie cementu młotem, który stosuje Cieślak w trzeciej rundzie. No będzie tracił oddech. Im więcej będzie tych ciosów na korpus, będzie troszkę opuszczał gardę, bo na razie bardzo ostrożny jest, jeśli chodzi. Chroni głowę Diaz. A to jest dopiero trzecie starcie, proszę Państwa. Teraz ładnie zareagował Cieślak, odszedł nogami, prócz trzy uderzenia w powietrze Juan Diaz. Nisko opuszcza ręce, widzimy trochę prowokacji ze strony Cieślaka, łapie ten luz, tę swobodę. I cały czas ruchliwość, to podkreśla Andrzej Liczyk. Nie możesz się na moment nawet zatrzymać, a gdy jest okazja, to szukaj. Szukaj tych ciosów na korpus. Raz, drugi, trzeci. Znowu dzielnie znosi Diaz ten ból, który sprawia mu Cieślak. No ale wyraźnie spowolniony jest ale Diaz. Teraz huknął potwornie Cieślak i dalej nic się z Diazem nie dzieje. Ale widzę, że jest coraz wolniejszy Diaz. To jest kwestia czasu. To był bardzo mocny prawy, ale Diaz w brawurowej akcji próbuje odpowiadać takimi ciosami. Rozpaczy kawał twardziela. Tak, jest na pewno niebezpieczny, tyle że jest już coraz wolniejszy. Myślę, że ten prawy go naruszył. Zobaczymy to na pewno na powtórce. No aż taki po prostu głuchy huk poszedł po uderzeniu wyprowadzonym przez Cieślaka. Były spore problemy z zakontraktowaniem rywala dla Cieślaka. No po prostu rywale wiedzą, że to jest bardzo niebezpieczny pięściarz, który dwukrotnie walczył o mistrzostwo świata, który jest aktualnym mistrzem Europy, który wygrywa ostatnie walki regularnie przed czasem, a przy tym nie mieli się, nie obijają swoich rywali. A więc no, kiedy te pieniądze też nie są zbyt wysokie na taką walkę, która nie jest walką wieczoru, wówczas naprawdę nie jest łatwo. Koniec walki. No tak, się, tak jak myślałem. Nie chciał. Koniec pojedynku. Już było ewidentnie, że kolejna runda zakończyła się nokautem, a więc dobra decyzja, mądra decyzja, choć oczywiście nie dla wszystkich tych, którzy ten pojedynek oglądają. Po prostu na pewno sporo zdrowia zaoszczędził Diaz. Zdecydowanie. Był już podłamany fizycznie i prawdopodobnie zacząłby go tłamsić Cieślak już na dobre, a efektem, to poddanie jest efektem tego bardzo mocnego prawego z końcówki trzeciej rundy. Wyraźnie coś się wtedy zadziało z reakcją obronną Juana Diaza. No jak myślałem, pytanie, ile rund to potrwa. Tutaj dla mnie stuprocentowym faworytem tego pojedynku był Cieślak. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale to nie jest zawodnik, który przyjechał tylko po to, żeby, prawda, tylko po to, żeby zainkasować sumę jakąś tam kontraktową. No ja nie ukrywam, że mnie Diaz zaskoczył tymi brawurowymi akcjami w momentach, kiedy był w głębokiej obronie. Tą twardością do pewnego momentu, bo przyjmował ciosy na korpus, przyjmował ciosy na głowę i stał. No a po drodze jeszcze pamiętajmy o tej kontuzji. Bardzo głęboka, bardzo nieprzyjemna, krew zalewająca oko. Tak, ale po prostu Michał już zaczął go kruszyć, mówiąc krótko, i skruszyłby go dokumentnie w kolejnych rundach. No istotne jest to, że zachowuje rytm startowy Michał Cieślak. 5 miesięcy po tym, jak znokautował Tomiego McCarthy'ego i obronił Mistrzostwo Europy, nokautuje Juana Diaza i to jest 5. kolejny nokaut Michała Cieślaka w tej serii zwycięstw po porażce z Lorenzem Okolim. Zadowolony oczywiście Michał, zadowolony też trener Liczyk. Bardzo sobie chwali w ogóle Michał współpracę z Andrzejem Liczykiem. Opowiada o tym, jak w zasadzie cały czas rozwijają ten boks, dokładają kolejne elementy. No a to wszystko oczywiście ma być szeroko zakrojonym planem zdobycia Mistrzostwa Świata w trzeciej próbie. Tak, przede wszystkim ten boks Michała Cieślaka jest coraz bardziej poukładany.
chłodny, wyważony, także to bardzo istotne, patrząc w przyszłość. Panie i panowie, czas na ogłoszenie werdyktu. Narożnik Wenezuelczyka przerywa pojedynek w pierwszej sekundzie rundy czwartej. A zatem walkę przez TKO zwycięża Michał Cieślak! Podobała mi się też ta koncentracja Michała przed pojedynkiem. Żadnego rozmyślania o tym, co będzie za kolejnym zakrętem, tylko po prostu pełen fokus na tym, by zbić Juana Diaza i dopiero ewentualnie za czas jakiś wrócić do rozmów o przyszłości. A wierzymy w to, że Michała czeka bardzo ciekawa przyszłość. No on jest elitą polskiego boksu bez podziału na kategorie wagowe. Do tej elity zresztą zaliczymy też Mateusza Masternaka, na którego pojedynek czekamy i odliczamy już w zasadzie minut. To może być bardzo ciekawy rok dla Michała Cieślaka. No wiele na to wskazuje. Odniósł teraz 26. zwycięstwo, 20. walka wygrana przed czasem przy tych dwóch mistrzowskich porażkach. No mistrzowskich porażkach to zawsze jest szkoda, szczególnie żałuję tej przegranej z Okoli, bo czuł, że tam mógł pokazać więcej. Z Makabu też było ciekawie, też było interesujące. Ale szczególnie mu chyba w głowie siedzi ta walka z Okolim. Tak jest. Przenosimy się do Macieja Barszczaka i posłuchamy, co opowie nam Michał Cieślak po tej walce z Juanem Diazem. O Juanie Diazie Michał Cieślak mówił, rywal Enigma, będę musiał poznać go w ringu. Mam wrażenie, Michał, że dzisiaj poznałeś go dosyć szybko, ale mam również wrażenie, że czujesz niedosyt po tej walce, biorąc pod uwagę to, jak się zakończyła. Tak, dobry wieczór, witam wszystkich. Witam wszystkich kibiców. Dopiero zacząłem go poznawać, dlatego jest ten niedosyt. Także szkoda, ale walka wygrana przed czasem, idziemy dalej. Zrobiłeś swoje, potrzebowałeś takiej walki, żeby podtrzymać rytm. Tak, dokładnie. Na podtrzymanie startu, co miałem wypełnić, nasze założenia taktyczne wypełniłem, także zobaczymy, co będzie dalej. No właśnie, co dalej? To pytanie nurtuje kibiców. Czy będziesz się rozstawał z pasem mistrza Europy, żeby powalczyć w eliminatorze? Mówi się o Jamilo Peralcie jako potencjalnym rywalu. Jak ta sytuacja wygląda? Ja tak jak powiedziałem, ja jestem od pracy, od ciężkiej pracy. Resztę zostawiam moim promotorom i w tym ufam, w tym co robią, także myślę, że poprowadzą mnie najlepszą drogą dla mnie i tyle. Co ja, nic mi nie pozostaje innego jak ciężko trenować, a te sprawy zostawiam im. Rozumiem, że cel pozostaje jedyny, to jest ta trzecia upragniona szansa walki o Mistrzostwo Świata. Dokładnie tak, także tylko po to trenuję, tylko po to to robię, żeby bić o Mistrzostwo Świata. Michał, życzę ci w takim razie, żebyś kolejne urodziny, bo wczoraj obchodziłeś właśnie urodziny, już obchodził w roli pretendenta lub może nawet mistrza świata. Dziękuję bardzo, też sobie tego życzę. Pozdrawiam wszystkich kibiców, bawcie się dobrze. Do zobaczenia może niebawem. Bardzo dziękujemy, Michał Cieślak. Też imponuje mi, nie ukrywam, ten cel, który Michał sobie założył, zdobycie mistrza świata i widać, że on ma fioła na punkcie tego, by ten tytuł mistrza świata faktycznie w końcu do Polski przywieźć. Tak, no bo to on, tocząc te dwie przegrane w efekcie